Dzień dobry. Witamy w naszym sierocińcu. Jej! W końcu będę miała siostrę! Poznajcie April. O, jest taka słodka. Będziemy najlepszymi przyjaciółkami. Co to jest? To jest nietoperz! Śmiecie nazywać mnie nietoperzem? To straszne! Nie poradzę sobie z taką siostrą. No cóż, zobaczmy inne opcje. Proszę, spójrzcie na Kornelię. Cześć, kochana! Chcesz się zaprzyjaźnić? Z radością cię zaadoptujemy. O, jesteście takie słodkie! Więc tak będzie, co? Zapłacicie za to. Cóż, zabierzmy cię do domu, Kornelia. Nie sądzę. O-o! Kto tam jest? Hej, zaczekajcie na mnie! Spodoba ci się tutaj, Kornelia. Co? Co się stało, siostro? O, chyba się przeziębiłam. Nie czuję się najlepiej. To nie wygląda na przeziębienie, siostrzyczko. Potrzymaj to. Dobra, połóż się i trochę odpocznij. Co powiesz na ciepłe mleko? Wolałabym wypić trochę krwi. Trzymaj się, Kornelia. Przejdziemy przez to. Aha, woda to właśnie to, czego teraz potrzebujesz. Dalej, Kornelia, obudź się. Proszę, siostro. Nie pozwolę, żeby to się tak skończyło. Dobra, przygotuj się, kochana. Lecimy. I jeszcze raz. Obudź się już, proszę. Kornelia? O nie. Potrzebujemy lekarza. W porządku, zobaczmy. Na pierwszy rzut oka sprawy nie wyglądają źle. Ups. Przynajmniej odruchy ma w porządku. To dobrze, prawda, doktorze? Mhm. Kontynuujmy. Co my tu mamy? Wygląda jak ugryzienie. Jej temperatura ciała jest naprawdę niska. Co za ciekawy stan. Może przyjrzymy się też jej zębom? Wow, jakie wielkie kły. Nie mam pojęcia, jak ją zdiagnozować. Te objawy są takie dziwne. O, teraz rozumiem. Kornelia jest wampirem. Przypadkowo adoptowałyśmy potwora. O, Laura, nie bój się. Wampiry nie istnieją. Nie byłabym tego taka pewna. A! Widziałaś to, mamo? Wampiry! O, to przezabawne. Mamo, uważaj! Hej, chciałam to zjeść. Laura, proszę, uważaj, co robisz. Cześć, mamusiu. O, Kornelia, wyzdrowiałaś. Wspaniale. Od teraz lepiej uważaj. To niesprawiedliwe. Przykryjmy cię, Kornelia. Mamo, naprawdę? Nie widzisz, że ona jest wampirem? Mamo, proszę, nie zostawiaj mnie tutaj. Ona mnie zje. Laura, przestań być takim dzieckiem, kochanie. Och, dobra, jak sobie chcesz. Sama sobie z nią poradzę. Pożegnaj się ze swoją nieśmiertelnością, krwiopijco. Co? Podstępna jesteś, tak? Nie poddam się tak łatwo. Ten wampir zadarł z nie tą dziewczyną, co trzeba. Ogarnij się, Laura. Nie możesz sobie teraz pozwolić na sen. Fiu, ale energia. W porządku, zamknę tylko na chwilę oczy. O, jaki pyszny zapach. Wygląda na to, że czas na obiad. Już idę, mamusiu. Hej, co się z tobą dzieje? Uważaj! Jedzenie nie powinno walczyć. Och, nie tak ostro. Au! Więcej mnie tak nie oszukasz. Laura? Odejdź od mojej mamy, ty krwiopijco! Dziewczyny? Dlaczego jeszcze nie śpicie o tej porze? Ups! Mamo! Laura była dla mnie taka niedobra! O, chodź tu, biedactwo! Laura, bądź miła dla swojej siostry! Dobranoc, kochanie! Tobie też, Laura! Ta rodzina jest skazana na zagładę.
Dobra, wszyscy mamy nową dziewczynę w klasie. Przywitajcie się z Kornelią, chłopcy i dziewczęta. A, Kornelia? Cześć, siostrzyczko. Hej, co zamierzasz zrobić? Trzymaj się ode mnie z daleka, ty krwiopijco. Daj spokój, Laura, nie wygłupiaj się. Dobrze, czas na test. Laura, wszystko w porządku? Nie bardzo. Ale przynajmniej na chwilę uwolniłam się od Korneli. Postaraj się nie rozpraszać. Zaczynamy. O, rany, ale klapa. A, wiem. Laura, pomóż mi. Chciałabyś wampirze. To nie fair. Co teraz? Znowu ty? Przestań. Nie możesz tak po prostu oszukiwać. Zobaczymy. W porządku, zobaczmy, jak wam poszło. Laura? Już skończyłam. Nie, ja pierwsza. Całkiem nieźle. Dobra robota, Kornelia. A co do ciebie, Laura, dostajesz jedynkę. Ściąganie nie będzie tu tolerowane. Ha, dobrze ci tak, kujonie. Hej, co dzisiaj porabiasz? A, nic wielkiego. Tak sobie ćwiczę. Zobacz to. Tak radzimy sobie z wampirami. A masz! Wow! Ale boli. Pomocy! Jestem ranna! Dobra, Kornelia, nie róbmy tu nic pochopnie. To jest takie smaczne. A ja jestem taka głodna. Dobra, siostrzyczko, trening skończony. Idę po ciebie. Gdzie jesteś? Nie ukryjesz się przede mną. Widzę cię, kochana. Trzymaj się ode mnie z daleka. Złapię cię tak czy inaczej. Przestań! Jestem niesmaczna! Nie zbliżaj się! Nie, nie ma mowy! A! Stój! Fiu! Prawie stłukłyśmy ulubiony wazon mamy! Proszę, dziewczynki, bądźcie ciszej! Ojej, spójrzcie tylko, jaki bałagan! Posprzątajcie tu już! Teraz, obie! To jeszcze nie koniec, Laura! Zobaczymy, kto wyjdzie z tego zwycięsko! Ach, dzisiejsza pogoda jest wprost idealna na piknik. Prawda, dziewczynki? Zdecydowanie. Au, to boli! Laura, przestań! Mój błąd, siostrzyczko. Więcej nie będę. Ugh, znowu śmieci? Naprawdę? Chyba czas tutaj posprzątać. Kornelia, gdzie się podziałaś? Czy to łowca wampirów? Mamo, mamy problem. Ugh, oczywiście, że medytujesz w tym momencie. W końcu cię dopadłem, potworze. Nie wywiniesz się z tego. Te łańcuchy są z litego srebra. Ha! Nic mi tak nie zrobisz. Nawet nie próbuj. Stary, jestem w tym świetny, czy co? Nie odpowiadaj. Wiem, że jestem. Cóż, czas się pożegnać. Nie dzisiaj, łotrze! Puszczaj ją! Albo zrobię ci taką krzywdę... Możemy o tym porozmawiać? O-o! Ha! Bingo! Dobra robota! Nieźle ją załatwiłaś! Dzięki za pomoc, kolego! Teraz ten wampir już nigdy nikogo nie skrzywdzi. Och, chciałbyś! Wampiry nie poddają się tak łatwo! Dalej, zróbmy to! Co? Gdzie ona się podziała? Stój! Ha! Dobra, to było całkiem fajne! Jestem, kolego! O nie! Dobra, sys, on już ma dość. Chyba masz rację, Laura. Całkiem nieźle sobie poradziłyśmy, co? Jacek! To ty? Hej! Nie opuścisz znowu lekcji, prawda, Laura? Halo, ziemia do Laury. Zakochałaś się, czy co? Kto, ja? No, może tylko trochę. Możemy nad tym popracować. Dobra, Jacek, chodź tutaj. To ty! Spadaj, ofiaro! Och, nie powinieneś był tego mówić. Ty jesteś zakochany w Laurze. Ja jestem zakochany w Laurze. Jacek, możemy spróbować jeszcze raz? Kocham cię. Zostaniesz moją dziewczyną? Hej, nie powinieneś być teraz na lekcji? Nie zależy mi już na nauce. Proszę, Laura, to dla ciebie. Co ty wyprawiasz?
Dosyć tego, dzwonię do twoich rodziców. A, co tu się dzieje? I dlaczego jest pan nagi? Zostajesz po lekcjach. To już była przesada, młoda damo. Dalej, do klasy. Chyba nigdy nie byliśmy sobie przeznaczeni. Młoda miłość, co nie? Cóż, przynajmniej dostałam dużo prezentów. Masz, weź sobie. To wygląda tak smacznie. Cóż, czas się częstować. Hej, frajerze, podziel się tym z kolegami z klasy. Ej, oddaj, to moje. Już nie. Po prostu to zaakceptuj, Laura. Jesteś ofiarą. Ugh, po prostu przestań mnie męczyć, Denis. Ale i tak dokończę moje śniadanie. Cześć, siostrzyczko. Co się dzieje? Denis znowu mnie dręczy. O nie, nikt poza mną nie znęca się nad moją siostrą. A tylko uważaj. To on, siostrzyczko? Byłeś bardzo niegrzecznym chłopcem. Chcesz trochę? Nie, dzięki. Wolałabym zjeść burgera. Jasne. Proszę, Laura. Dzięki, Cornelia. Jesteś niesamowita. O nie. A, jestem cała w pryszczach. A, jestem pewna, że jakoś to załatwimy. Ups. Obczajcie, co mam. Hej, to Garden of Banban. Ale super. Tak, ale nie mogę przejść tego poziomu. Demon jest taki fajny. Jesteśmy sobie przeznaczeni. Daj mi buziaczka, słodziaku. Patrzcie, Laura to frajer. Nie wiesz, że moje serce należy do ptaka Opili? Opila jest najlepsza. Nara, kujonie. Czy chce stać się Opilą? Pewnie, że tak. Kosmetyczka Opili. Jaki dziwny blask. Witaj w swojej pierzastej metamorfozie, Lauro. Co to jest? Wygląda jak lista metamorfozy Opili. Mam tyle do zrobienia. A co jeśli coś zepsuję? Nie poddawaj się, Laura. Okej. No to spróbujmy. Tylko pogorszyłam sprawę. Chwileczkę. To musi być znak od jakiejś większej siły. Jestem pewna, że ta bąbelkowa maseczka mi pomoże. Po prostu nałóż równą, ładną warstwę. Właśnie tak. A teraz sobie odpocznij. Maseczka wykona całą pracę za ciebie. O, te wszystkie bąbelki! Czas wyciągnąć skrobaczkę. Wystarczy użyć delikatnych ruchów, aby usunąć maskę. Wow, moja skóra jest taka gładka! Ale wszystko mnie swędzi! Wygląda na to, że Laura musi też wyczyścić uszy. Wow, co za dziwne urządzenie! Ten poręczny gadżet pomoże nam dowiedzieć się wielu nowych rzeczy o nas samych. Czy to ptasie gniazdo? Na szczęście czyścik do uszu 3000 to idealne narzędzie do sprzątania takiego bałaganu. Fuj, ohyda! Chwileczkę, jeszcze nie skończyłam. O, ale słodkie! Ta maseczka z białek zdziała cuda dla naszej skóry. Pomoże Laurze pozbyć się tych paskudnych zaskórników. Wyciągnijmy też szczotkę elektryczną. To sprawi, że zabieg będzie o wiele bardziej skuteczny. Ciach, ciach i gotowe! Nieźle! Udało mi się! Ugh, coś ciągle utyka mi w zębach. Wow, jaki ładny motyl! Czy to naprawdę ja? Dobra, to wymaga środków nadzwyczajnych. Na szczęście nasz beauty box zawierał irygator do jamy ustnej. Idealnie czyści się tym zęby. Hej, całkiem fajne! Zęby mamy teraz lśniąco czyste. Teraz dodajmy trochę jetu. Ładne i różowe. Zupełnie jak pióra Opili. Ale słodkie! Nitkowanie to idealny sposób na kształtowanie brwi. Czas pozbyć się zbędnych włosków. Ej, to naprawdę zadziałało! O, rany! Moja biedna brew! Chyba będę musiała dorysować sobie sztuczną. Tak, to nie może być takie trudne.
prawie gotowe. No to jedziemy! O nie, to katastrofa! Co zrobiłaby Opila na moim miejscu? Nie wiem, przecież nią nie jestem. Proszę, użyj tego szablonu. Dzięki! Moje brwi są uratowane. Wystarczy umieścić szablon na miejscu i wypełnić go tuszem do brwi. Tym razem zrobię to dobrze. Jest idealnie! A teraz zajmijmy się paznokciami. No dobra. Od czego zaczynamy? O, wiem! Hej, mały kolego! Pożyczę to na chwilę. Naprawdę mi przykro, ale to dla większego dobra. Sok z aloesu jest naprawdę dobry dla skóry. A ta szczotka pomoże nam pozbyć się brudu. Wyjmijmy tipsy. Po prostu nałóżmy klej na paznokcie i załóżmy je. Wygląda całkiem nieźle, ale czy to nie jest trochę nudne? Hej, pani ośmiornico, potrzebuję trochę atramentu, dobra? I tak, dzięki tym prostym krokom, paznokcie są zrobione. Wow, wielkie dzięki, kolego! Nawet sama Opila chciałaby mieć takie paznokcie. Jak na razie wszystko idzie dobrze. Tak być nie może. Paski z woskiem pomogą nam rozwiązać ten problem. Ale Laura nie wie, jak ich używać. Wiesz co? Nie zrobię tego. Cześć! Tak, potrzebuję pomocy. Dzień dobry, zamawiałaś ziarna, prawda? Tak, wielkie dzięki. Dalej, chodźcie tutaj. Częstujcie się wszyscy. Hej, pani Kruku, smacznego. Dzięki za poczęstunek, Laura. I to łaskocze. Wow, to naprawdę zadziałało! Makijaż w stylu Opili wcale nie jest trudny do wykonania. Ale co ja zrobię z moim nierównym odcieniem skóry? Ten podkład w musie się tym zajmie. A ta pianka zastąpi gąbkę do makijażu. Spróbujmy. Śmiało nałóżmy ładną, równą warstwę. Hej, kolego, może wyświadczysz mi przysługę? Jasne, Laura. Nam. Dzięki za pomoc. Teraz trochę różowych cieni do powiek. Wciąż czegoś mi brakuje. Te sztuczne rzęsy naprawdę zwrócą uwagę na nasze oczy. Chyba naprawdę powinnam coś zjeść. Ulubionym daniem Laury są jajka sadzone. Ups, naprawdę nie powinieneś tego oglądać, kolego. Cóż, smacznego. Hej, to jest pomysł. Dlaczego nie użyjemy żółtka jako barwnika do ust? Jak kolorowo. Ale co ja zrobię z moimi włosami? Ten look w ogóle nie przypomina Opili. Mam już dość tego łupieżu. Wow, czyż to nie niespodzianka? La, 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 la. Wygląda na to, że śpiew Laury przyciągnął gościa. O, jesteś taka ładna. No to odpalmy ten lot. Zobaczmy, jak to działa. Wow, wszystko jest takie różowe. To fryzura moich marzeń. Dobra, włosy zrobione. Trzeba popracować nad naszym strojem. Jak zawsze, kosmetyczka Opili służy pomocą. Zobaczmy, co tu mamy. Te buty są takie stylowe. Naprawdę tak powiedziałaś? Wybacz, ale potrzebuję tego bardziej niż ty. I to mój rozmiar. Stara sukienka mojej babci na razie może być. O, albo i nie. Właściwie to wiem, jak rozwiązać ten problem. Potrzebujemy tylko zwykłej poduszki z pierza. O, rany, to będzie takie fajne. Czy to jajo Opili? Opila, jesteś tam? O, to jak trzęsienie ziemi. Wow, jaka miła niespodzianka.
Opila, kocham cię! Co? Nie mogę umawiać się z takim obleśnym typem jak ty. Z kolei prankster to dopiero ktoś w moim stylu. Pa, frajerze! A i masz, użyj sobie tego. A, to jest pomysł. Prankster, chodźmy już. Na razie. Dobra, paniusie, ręce do góry. To jest napad. Jesteś taki słodki. Będziesz moim ptysiem? Tak, nie wstydź się, kolego. Ha, nie ma mowy. Czy ty w ogóle widziałaś swoją twarz? Szli dalej, lamusko. Au. Gdzie ja w ogóle jestem? Wygląda jak salon piękności. O, jaka ładna. Chciałabym wyglądać jak ona. Są nawet jakieś wytyczne. Więc pierwszy krok to oczyszczanie skóry. Co oni chcą przez to powiedzieć? No tak. Muszę się pozbyć tych pryszczy. Nigdy się nas nie pozbędziesz, kochana. Nie zbliżaj się. Zabieraj łapy. Teraz cię to czeka. Aktywuję tryb klonowania. Pożałujesz, że ze mną zadarłaś. Ha! Udało się. O nie, jest ich jeszcze więcej. Aha, ciebie właśnie szukałam. Nie zawiedź mnie teraz. Tu jesteś, łotrze. Hej, możemy tego nie robić? Pożegnaj się z życiem. Nie ukryjesz się przede mną. Widzę cię. Złaś z twarzy tej biednej dziewczyny. Ej, gdzie się chowasz? Proszę, niech ona mnie nie zobaczy. Wyłaź, tchórzu. Znalazłam cię. Nie uciekniesz przede mną. I co? Zadziałało? Tak! Jej! W porządku. Czysta skóra jest. Co jest następne na liście? Zobaczmy. Ugh, spójrz tylko na te paskudne wągry. Zróbmy małą imprezę! Muszę się ich pozbyć. Nie, to się nie uda. To też nie. Skąd się w ogóle wziąłeś? Myślę, że to mi się przyda. To powinno zadziałać. Chyba. Potrzebujesz pomocy z zaskórnikami? Już biorę się do pracy. Aha, tam są. Impreza skończona. Nie możesz tego zrobić. Pomocy! Ratujcie nas! No dobra, zobaczmy. Fuj, ohyda. Tak jest. Ale mnie swędzi. Co jest ze mną nie tak? O nie, wszystko tylko nie to. Wygląda trochę jak... czekolada! Zupełnie zapomniałam o obiedzie. O, mój ząb! Dobra, czas się zabawić. Lecimy! Zęby mają przechlapane. Teraz to nasz teren. Świetna robota, siostrzyczko. O, to tak boli. O, to nie może być prawda. Co tu się w ogóle dzieje? Dokładnie tego potrzebuję. Jak dobrze, że jesteś. Teraz potrzebuję tylko pasty do zębów i... To inspekcja higieny jamy ustnej. Mam tu nakaz aresztowania. Wynośmy się stąd. O wiele lepiej. A teraz tu posprzątajmy. W porządku, wszystko gotowe. O, to jest niesamowite. Ale nad językiem trzeba jeszcze popracować. Cóż, tym też się zajmijmy. Widzisz to, co ja, kolego? Tak, to obrzydliwe. Cóż, czas zacząć sprzątać. Zróbmy to. Udało się. A teraz czas na najbardziej ekscytującą część. Zróbmy mały konkurs. Szybciej, szybciej! Świetna robota, kolego. O, ten kolczyk wygląda na mnie świetnie. No dobra, zobaczmy, co będzie dalej. Co? Wąsy? Co chcesz przez to powiedzieć? O, chodźmy. Wow, to jest takie fajne. Ale to ciebie teraz potrzebuję.
pomożesz mi w metamorfozie, prawda? Dobra, zróbmy to. Chcę mieć ułożone włosy. I żeby były modne. Jasne! To trochę nie na miejscu. To się nie uda. Kontynuujmy. Wow, ale jesteś wybredny. Ale chyba już wiem, co robić. Zaufaj mi, kolego. Asiu! Właściwie to mi się podoba. Dokładnie tego chciałem. To świetnie. Tak jest, moje wąsy zniknęły. Asiu! O, rany. Asiu! Przysięgam, nie chciałam. Fuj! Nie możesz tak robić. Przepraszam, ale teraz cię puszczę. Jak mogłaś? Dobra, dam radę. To nie może być takie trudne, prawda? Więc trzeba trochę posprzątać, co? Już się biorę do roboty. Zadarłaś z niewłaściwym gościem. Czas na spotkanie z moimi nożyczkami. Co powiesz na to? O, nie martw się. Tobą też się zajmę. Aaaa! Uff, nie trzeba było tego robić. Bardzo mi pomogłeś, kolego. Idź trochę odpocząć. Teraz dodajmy tylko ostatni szczegół. Jak na razie metamorfoza idzie świetnie. A, wracaj tu! Uff, spójrz tylko na te włosy. To się w ogóle nie nadaje. Nadszedł czas, aby Hardy znów zaczęła działać. Pomożesz mi, prawda? To będzie wymagało dużo piany. Bierzmy się do roboty. Nawet o tym nie myśl. Te nogi są nasze. Ach tak? Zetnę was tak czy inaczej. Chcielibyśmy zobaczyć, jak próbujesz. A masz. Jesteś w pułapce. Poddaj się. Ha? Gdzie on jest? Dobra, czas na rundę drugą. Już po tobie. Ups. Au, to bolało! Potrzebuję plastra. O rany, to nie wygląda dobrze. To będzie wymagało trochę pracy. Ale jestem gotów na to wyzwanie. No dobra, kończę z tym. Ha, teren czysty! Zróbmy ci tatuaż albo dwa. To jest prawdziwa sztuka. Nic nie zrobiłem! Stój! Zabieg zakończył się sukcesem. Moje nogi są teraz takie gładkie i ładne. A teraz czas na... makijaż! Nieźle! O-o, czy to dla mnie? Nieźle! Dzięki! Cóż, zacznijmy od skóry. To nie może być takie trudne. W porządku. Wszyscy brawa dla mistrzyni! Przygotujcie się na zdumienie. Jestem skupiona. W swoim żywiole. O, i jeszcze jedno. Mistrz musi naładować się podkładem. 3, 2, 1. Start! Juhu! Hej, to naprawdę pomogło. Wyglądam jak prawdziwa supermodelka. Następny krok to charakterystyczny cień do powiek Hardy. Do dzieła! Dalej, kolego! Lataj jak motyl. Żądli jak pszczoła. Mocniej! Nie bądź teraz mięczakiem. Świetnie się spisałeś, żołnierzu. Naprawdę pomogliśmy Hardy. Myślę, że mam prawdziwy talent. O-o. Nie zapomniałam o tobie, stary. Mój skarb. Czym mogę służyć, piękna pani? Wystarczy mi jeden mały buziak. Ach, Hardy, skup się! Czerwień nigdy nie wychodzi z mody. Tysiu, już jesteś mój! Tak, nic z tego, Hardy. O, jesteś taki słodki. To całkiem fajne. Ale twoje włosy... masz rację, kochanie. Zmieni się dla ciebie. Och, to jest katastrofa. Moje włosy są w okropnym stanie. Auć, to bolało. Pomocy! Utknąłem tutaj! Zobaczmy, co powiesz na to. Szczypta tego rozwiąże wszystkie moje problemy. Wygląda na to, że się zaplątałeś. Tylko uważaj. Dzięki za pomoc, słodziaku.
Wybrać czerwony czy niebieski? Ja. Właściwie to wezmę oba. Aha. W porządku, czas się rozluźnić. Och, czekałem na to. Czerwony i niebieski świetnie do siebie pasują. Fiu, udało się. A, tu jesteś. Och, dołóżmy też trochę akcesoriów. Jak wyglądam? Nie mów mi, złowieszczo, prawda? Ale każdy złoczyńca potrzebuje stylowego kostiumu. Zajmijmy się tym. Co by tu wybrać? O-o, to dopiero niespodzianka. Ale nie mogę tracić więcej czasu. Zróbmy pranie. Okej, to powinno zadziałać. O, już gotowe? Szybko poszło. Gdzie są moje rzeczy? Poważnie, nie tak szybko. O, tam jest mój strój. I są też dodatki. Pospieszmy się i załóżmy je. Uwielbiam ten nowy look. Z kabaretkami zawsze jest okej. Świetnie wyglądasz, kochana. Uważaj, baby. Nie waż się. No, ptysiu, nadchodzę. Ale muszę być cicho. Niech to będzie niespodzianka. Cześć, ptysiu. Ja tylko tu okradam sklep, tak? A może chcesz pomocniczkę? Lepiej przyjmij tę ofertę, kolego. Jasne, proszę, nie pożałujesz. Będziemy najpaskudniejszymi złoczyńcami w historii.